jesteśmy bardzo zadowolone i bardzo cieszymy się, że miałyśmy możliwość wystąpienia w finale pośród tak znakomitych innych artystów. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że mogłyśmy też zaprezentować, bo to był ogrom pracy włożonej przez ostatnie 3 miesiące, w szczególności właśnie w celu przygotowania się do konkursu i no fajnie, że mogłyśmy naprawdę pokazać wszystko, co czego się nauczyłyśmy dokładnie. Ale też nam się świetnie grało i to jest w ogóle takie super, super uczucie, kiedy wychodzisz grać na konkurs i właściwie się czujesz jak na koncercie. Właściwie dzisiaj była taka atmosfera też bardziej, żeby więcej publiczności dzisiaj było. Tak się czułyśmy i... Tak. Chciałyśmy mieć takie podejście i to się udało. Chyba bardzo dobrze w sumie czujemy się w tej nowszej muzyce, nawet poniekąd chyba jesteśmy tym zaskoczone, bo początkowo podchodziłyśmy na przykład do takich nowszych dzieł trochę z takim dystansem, a teraz chyba całkiem nieźle się w tym czujemy. Na razie chcemy się uczyć tak naprawdę, więc mamy przekrój repertuaru od klasycyzmu tak naprawdę po właśnie współczesność, bo tak naprawdę na tych utworach wcześniejszych można się bardzo dużo nauczyć, są takimi... To jest taka baza właśnie. To jest taka baza, którą trzeba przerobić, a na razie jeszcze wciąż ją przerabiamy, także sięgamy chętnie po te dzieła współczesne. Dość dużo głównie muzyki polskiej. Tak, dwudziestowiecznej muzyki polskiej gramy dosyć dużo i czujemy się w niej bardzo dobrze. I kochamy to. Chcemy propagować polską muzykę.